trzeba płacić. Ale on jest bardzo ważny. Ja jak wspominam historię tego towarzystwa, które rządzi światem, ciągle widzę zbrodnie, zamachy i dlatego obawiam się, że mogą zrobić teraz zamach w Polsce na rząd, na przedstawicieli rządu, bo to jest towarzystwo zbrodnicze. To by było tyle. Niech rząd uważa. Bardzo dziękuję też za przestrogę. No, żyjmy tak, jakby się można powiedzieć. Nie bójmy się, nie lękajmy. Żyć trzeba na 100% i uczciwie. Tak jakby, prawda, projektować miesiące czy lata, bo tak to byśmy może z wieloma sprawami jakoś dali sobie spokój, bo się boimy jakiegoś zamachu. A z drugiej strony też to wprowadzałoby może niepotrzebny lęk w nasze życie. Nie bójmy się. Potrzeba też i naszej miłości, i naszego zaufania Panu Bogu. Oczywiście przestrzegania wszystkiego zgodnie z głową, tak? Jeżeli są jakieś niebezpieczeństwa, czy mogłyby nam grozić, to też po to są i służby, by to przewidywać, by też temu zapobiegać. Tak jak ze złodziejem, prawda? Też trzeba mieć świadomość tego, że ktoś może przyjść, na ile trzeba być i roztropnym, rozsądnym w tym wszystkim. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo? Szczęść Boże. Dobrze, ja do audycji. Tak, jest Pani na antenie, Pani nam się przedstawi. No właśnie, ja chciałam zapytać. Radio tylko wyciszyć, żeby Pani nie przeszkadzało, bo tak Pani może potwójnie czy potrójnie nawet będzie słyszała, a tak się słyszymy tylko przez Pani słuchawkę. Halo? Pomoże się nam Pani przedstawić też? No, ja dzwonię tutaj właśnie z Częstochowy. Dziękuję. I mam na imię? Tam jest Magdalena. Dziękuję. Dopiero przedstawiłem. I sprawa? Wstydziła tego imienia, mogłaby inne podać. Bo tam ten temat poruszamy odnośnie wdów i osób samotnych, konsekrowanych. Ale oni mają problem, bo mówi, że proszę radio wyłączyć, bo jest jakieś sprzężenie zwrotne. I to któraś osoba, ja nie słucham za często tego Radia Maryja, ale jak co tego, to ciągle słyszę, że proszę wyłączyć radio, bo są problemy. No to więc oni tyle tego słuchają i nie mogą jakoś tak się zorientować, że to automatycznie się dzieje, że coś muszę wyłączyć. No z pewnością tak może być, tylko to już nie będzie stan dziewic, bo jeżeli była żoną, a my mówimy właśnie o dziewicach, które w ten sposób wybierają też swoją drogę jako tą ten pierwszy wybór, a nie jest to na przykład związane z życiem konsekrowanym, takim życiem zakonnym, tak, we wspólnocie jakiegoś zakonu kontemplacyjnego czy zakonu czynnego, bo są też różne formy czy jakiegoś instytutu, no bo kwestia też jakoś uregulowania tego życia swojego, bo gdy myślimy małżeństwo, wspólnota małżeńska, często też przecież i kwestia dzieci, które za które są odpowiedzialni tak mąż, jak i żona, kwestia i wychowania, edukacji, doprowadzenia do dojrzałości. No, sprawa też, to nie jest Pani wdową. Życie chrześcijańskie jak najbardziej takie mamy prowadzić, chociaż tutaj Pani ma też świadomość tego, że w jakiś sposób naznaczone krzyżem, cierpieniem, bólem, niewiernością drugiej strony męża, który mimo że powiedział, że będę uczciwie kochał do końca i będę Tobie wierny, no jednak złamał to słowo, to jednak Pani jako małżonka pozostaje wierna temu, co Pani ślubowała i nawet modląc się o to, by ta sprawa no, przybrała inny wymiar, jeżeli jest to możliwe, bo przecież i nawrócenie serca męża czy żony w tym przypadku jest możliwe. My tutaj mówimy o konkretnych formach, o stanie dziewic i wdów, ale też trzeba być wtedy wdową, bo Pani w tym momencie nie jest wdową i nie może też w tej sytuacji wyjść kolejny raz
nawet za mąż. Proszę bardzo, Radio Maryja. O, witam serdecznie. Proszę wyłączyć. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę wyłączyć. Przy telefonie. Proszę, panie Grzegorzu, wyłączyć tak, radio. Wyłączam, dziękuję. I dzwonię, bo taki pierwszy pan się zadzwonił do państwa. W ogóle bardzo trudno jest się zadzwonić. Zawsze to mówię, mi się już po szczęści. Jeden pan się zadzwonił, tam mówił, że tam klika rządzi światem. Taka grupa, oczywiście, że to są organizacje przestępcze. I żeby naprawdę, tak mnie to bardzo poruszyło, żeby uważał ten rząd, nie tylko ten, wszyscy, którzy chcą zrobić coś dobrze dla naszego kraju. No grupy przestępcze. Nie chciałbym tu takiej szerzej, ale to są fakty i dowody w historii są na to, że te same osoby, które sprzedawały broń Hitlerowi, sprzedawały broń aliantom. I właśnie ale Janek Witek miał dużo racji, bardzo mnie poruszył, żeby zadzwonić i powiedzieć, ja bardzo kibicuję ludziom dobrej woli, ludziom, którzy coś chcą naprawiać. Stworzyć, która i jest, dużo żart, tak jak pan wspomina, często po dwóch stronach konfliktu są, prawda, ktoś handluje też i bronią z jednej strony, ktoś jest w Radzie Bezpieczeństwa, prawda, tego międzynarodowego przy ONZ-cie, czy gdzieś przy wielkich innych, a z drugiej strony handel bronią i po dwóch stronach konfliktów, to co do szajek, które gdzieś światem rządzą, no też pytanie, czy to tak możemy nazwać szajką, czy to też w jakiś sposób przemyślane działania wprowadzania różnego rodzaju może zamętu, czy jak jedni mienią się filantropami, a kładą czyjeś gospodarkę, wywracają tym samym porządek społeczny, no ale tak to nieraz jest, więc my też pilnujmy tego, co mamy w naszym władarstwie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, Szczęść Boże panie. Krzysztof z Mysłowic. Proszę bardzo. Ja chciałbym do katechezy, tak może bardziej merytorycznie do treści katechezy, kilka takich ale punktów. Ale co tu rozumiem, przecież to wiadomo, że to od kogo kupuje, to ten ktoś, on właściwie nie traci, ale zarabia na tym. Znakiem właśnie dzisiaj, kiedy seksualność jest tak mocno rozpowszechniona i była mowa o tym, że takie życie właśnie w czystości może być takim znakiem i na pewno jest. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że pewnie potrzeba pewnej ostrożności w samej jakby terminologii, żeby nie przeciwstawiać seksualności czystość, ponieważ łatwo jest pomyśleć, że życie w małżeństwie, powiedzmy w cudzysłowie, jest pewnym brudem. A tak przecież nie jest. Ale tak tylko, bo tutaj to jakby nie stawiałbym tego, bo normalną rzeczą jest, bo seksualizowanie świata to nie kwestia małżeństwa, bo no to mówi o tej mafii właśnie. Postawienie Radio Maryja. A ty mówisz, że w Radio Maryja głupoty gadają. W Radio Maryja najmądrzejsze rzeczy, tak oryginalne, że teraz oni się nie boją niczego mówić. Nawet tak jak Żydów chronili w czasie wojny, to teraz oni wszystko też powiedzą. Wielkiej miłości, szacunku i męża. Tak, bardzo często. I to jest też życie w czystości, jakby używając tego samego terminu. Zresztą święty Jan Chryzostom mówił, że właśnie dziewictwo jest znakiem wielkości małżeństwa. Bo czymże by była rezygnacja z tego małżeństwa, gdyby ono było czymś małym, czymś niewielkim. Nie? A jednak ta rezygnacja, to wyrzeczenie się właśnie dlatego jest czymś wielkim, ponieważ samo małżeństwo jest wielkie i na odwrót. Z kolei małżeństwo jest też jakby wielkim znakiem dla z kolei wielkości dziewictwa. I to jest jakby wzajemnie uzupełniający się znak. I myślę, że takim jakby trzecim jeszcze aspektem jest, którym warto podkreślić, że przecież małżeństwo jest otoczone sakramentem, jakby tą szczególną obecnością Chrystusa. Dziewictwo z kolei konsekracją, nieco inną obecnością. I tylko tyle chciałem podkreślić te aspekty, żeby dobrze wyważyć i zrównoważyć te dwie piękne rzeczywistości Kościoła. Bardzo dziękuję panu. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziękuję za te refleksje. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy, liturgią godzin. Chcemy razem odmówić nieszpory. Hymn z piątku, z pierwszego tygodnia, w tomie trzecim, strona 656. Następnie antyfona i psalmy, strona 657 i następne
zachęcam, zapraszam kogoś z radio słuchaczy w wydaniu skróconym, strona 811. Tam znajdziemy psalmodię, psalmy i oczywiście z 811 też hymn Boży Stworzycielu Świata. Niestety ktoś się rozłączył. 56 655 23 55 Polska Północna, drugi telefon 56 655 23 56 Polska Południowa. Już chyba kogoś mamy. Kto się do nas dozwonił? Elżbieta. Witam Panią serdecznie. Witam. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synu i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Boże Stworzycielu ludzi, ład we wszystkim zaprowadzasz. Każesz zmienić ziemi, rodzić płazy i gatunki innych zwierząt. Często większe od człowieka są posłuszne jego woli. Chciałeś bowiem, aby zawsze były wszystkiemu poddane. Obroń, Panie, nas od grzechu, niech odstąpi zła pokusa, która chce się wkraść w uczynki i bezładem zatruć życie. Daj nam cieszyć się nagrodą, udziel darów swojej łaski, rozwiąż pęta próżnych sporów i zaciśnij więzy zgody. Spraw to, Ojcze miłosierny, który razem z Twoim Synem i z Pocieszycielem Duchem władasz czasem i wiecznością. Amen. Uzdrów mnie, Panie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Mówią, błogosławiony że człowiek, który myśli o biedy. Pan go ocali w dniu nieszczęścia. Pan go strzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie odda go w moc jego wrogów. Pan mu pomoże na łożu boleści. Podczas choroby poprawił mu posłanie. Ta mądrość miała procentować, jak oni się mieli słuchać Jahwe. Mieli słuchać Boga, a oni się wcale tego Boga nie słuchali, bo oni myśleli, że oni są od Boga mądrzejsi. I tak jak dzisiaj Biblię daje się, do śmietnika wyrzuca się, na gówno się rzuca. I po co im ten Bóg, skoro oni są mądrzejsi? I rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi. Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają zgubę. Zaraza złośliwa nań spadła. Już ale to nie było jako taka święta księga odpowiednik, że jak dla tych muzułmanów jest Koran. Oni mieli jedno i oni wiedzieli, że to jest jedno i że to jest jedyne. Bo jeżeli Bóg na niebie jest i zostawił Słowo Boże, to przecież na pewno nie Koran, tylko po prostu chrześcijańskie całość. Że wróg mój nie będzie nade mną triumfował. A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości i na wieki umieścisz. No Ty mówisz teraz jako taka, która by się ewentualnie mogła bać jeszcze Arabów, żeby Ci w łeb nie dali. To musisz troszeczkę posprzyjać albo mówić tak, jak się mówi ogólnie. Na początku, teraz i zawsze. Natomiast wiadomo, ja to już na to się patrzę, nieprzyjemność z żydowskiego punktu widzenia, że tylko Biblia, bo wiadomo. Biblia najstarsza na świecie, Biblia mądra, logiczna, naukowa, poezja, wszystko w Biblii jest prawdziwe. No. Niech jego wody burzą się i kipią. No to szanujmy, bo w takim systemie żyjemy, bo nie mamy wyjścia. Musimy szanować. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Nurty rzeki rozweselają ale miasto Boże. Ale przede wszystkim szanować. Najświętszy szanujmy przybytek się, najwyższego. Przede wszystkim. Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Nic nie musisz tłumaczyć, możesz mówić. Zakrwiał głos jego i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba nie wolno, bo ciebie zabiją. Ale tutaj nie wolno, bo to się Bogu nie podoba. Zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. On uśmierza wojnę aż po krańce ziemi. Według on kruszy się Bogu nie podoba. Włócznie, wiadomo, jaki ten Bóg jest. Wiadomo, że ten Bóg jest jeden. Połóżcie i wiadomo, że się nazywał Jakub. Uznajcie.
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi. Tak naprawdę do każda Moherowa to samo mówi, jak ja głosiłam 35 lat, to zawsze tak mówiła Moherowa. I że Bóg jest jeden, i że Bóg przebaczy, i że Bóg jest miłością. Tak. Moherowa to zakonnicza mówiła. O, przecież mi się, że nieprawda, że nie tylko 144 tysiące Bóg do nieba weźmie. Bóg jest taką miłością, że weźmie więcej. Ja mówię na pewno nie na pęczki, bo ma swoje plany i wie co robi, a na dodatek informuje co on robi. Prawdziwe i wierne są drogi Twoje, Królu Narodu. Któż by się nie bał, Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Nie nawet imienia, jest zaplanowane przez Boga. Nie będzie to, co Ty mówiłaś według predestynacji, przeznaczenia, tylko będzie tak, jak Bóg chciał. Jak Bóg zaplanował i to nie jest taki... Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, Panie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabość tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga. I przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chrystus nas umiłował i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów. Pan ujął się za nami. Pomnę na swe miłosierdzie. Wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Trącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwo na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan ujął się za nami, pomnę na swe miłosierdzie. Niech będzie błogosławiony Bóg, który łaskawie przyjmuje prośby potrzebujących i napełnia łaknących dobrami. Z ufnością skierujmy do Niego nasze błagania. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Ojcze nieskończenie dobry, prosimy Cię za cierpiącymi członkami Twojego Kościoła, za których Chrystus jako nasza głowa złożył na drzewie krzyża doskonałą ofiarę wieczorną. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Obdarz wierzchnią, wolnością, oświeć niewidomych, weź w swą opiekę sieroty i wdowy. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Przyoblecz wszystkich wiernych w swoją zbroję, aby mogli stawić czoło zasadzkom szatana. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Panie, w godzinie naszej śmierci bądź nam litościwy, abyśmy wytrwali wierności do końca, gdy w Twym pokoju zeszli z tego świata. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Wprowadź zmarłych do światłości, w której mieszkasz. Niech się radują oglądaniem Ciebie na wieki. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Módlmy się do naszego Ojca w niebie słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże nasz Ojcze, daj nam mądrość płynącą z krzyża, abyśmy pouczeni przykładem Twojego cierpiącego Syna zawsze byli gotowi nieść Jego słodkie jarzmo, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. W
osoby, niech będą dzięki. Serdecznie pozdrawiam Ojca i wszystkich modlących się. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Aby posłuszeństwo było doskonałe, powinno dotyczyć zarówno woli, jak i rozumu. Posłuszeństwo woli oznacza posłuszeństwo dobrowolne, a nie z lęku przed siłą, tak jak u niewolników. Posłuszeństwo rozumu oznacza zgodność naszego mniemania z opinią przełożonego bez osądzania tego, co nam zostaje polecone i w jaki sposób. Święta Maria Magdalena de Pazzi mówiła: do doskonałego posłuszeństwa zdolna jest dusza, która nie osądza. Podobnie uważał święty Filip. Twierdził, takie te spojrzenia, dlaczego kurtaczek jak z Bydgoszczy przyjeżdża i mówi: tak, dlaczego się na mnie tak gapi? Ta się gapi, ta się. Ja mówię, co ty taki. Ale to jest prawda, że po prostu bardzo duży procent w Warszawie osób się gapi w sposób taki oceniający, bo ja tu nie oceniam, to ja mówię na temat tego. Zupełnie przeciwnego. Dotyczy to nie tylko nic nie widać, po prostu inaczej się patrzą w Bydgoszczy, inaczej w Warszawie. Tu są takie mędy, że się gapi oceniająco z racji tej, że ona albo jest butna, z piwem jedzie, a ktoś może skromniej ubrany, bo ma swoje powody, no to się tak oceniająco na takie odmiotowy gapią, że ona bogatsza, że ona mądrzejsza, że ona lepsza, daje do zrozumienia, kopyta w kieszeniach trzyma. Na przykład dlaczego moherowi przeciwnie do Świadków Jehowy na ulicach kopyta trzymają w kieszeniach? No bo to jest buta, to jest duma głupia, cię muszę dowartościować. No oczywiście, no to ja o tym cały czas mówię, brak poszanowania drugiego człowieka. To na przykład świadkowie mają opanowane i cały czas mają w trakcie wykładów to wszystko i to ma zmianę. Pan nie pozwoli mu zbłądzić. Nic bowiem. No można sobie w domu nosić kopyta w kieszeni, ale nie wypełniać. Do moherowych to nie dotarło. A nie ma nic niebezpieczniejszego taka od kierowania się w salce sądów na zawódki z Warszawy. Podobnie uważał święty Franciszek Salezy, mówiąc o kierownictwie duchowym jako zapewniającym bezpieczne podążanie ku Bogu. To przestroga nad przestrogami. Jeżeli sami szukacie woli Bożej, nie znajdziecie jej z taką pewnością nigdzie, jak na drodze pokornego posłuszeństwa, tak polecanego i praktykowanego przez wszystkich świętych dawnych czasów. To samo mówią święty Bernard, święty Bernardyn ze Sieny, święty Antonin, święty Jan od Krzyża, święta Teresa, Jan Gerson, liczni teologowie i mistrzowie duchowi. Wątpliwości co do tej prawdy, pisze święty Jan od Krzyża, są bliskie wątpliwościom odnoszącym się do wiary. Niezgoda na to, co mówi spowiednik, jest pychą i brakiem wiary. Wśród maksym świętego Franciszka Salezego są dwie, mogące przynieść pocieszenie tym, których dręczą skrupuły. Po pierwsze, nie zatracił się nikt, kto był naprawdę posłuszny. Po drugie, powinniśmy zadowolić się zapewnieniami naszego Ojca Duchowego, że postępujemy właściwie i nie szukać już innych wyjaśnień. Liczni teologowie, jak Gerson, święty Antonin, Gaetano, Navarro,
Frances, Bonacina, Corduba, teologowie ze szkoły salamanckiej, a także i inni pouczają, że człowiek dręczony skrupułami powinien im się przeciwstawić pod groźbą grzechu ciężkiego, kiedy istnieje niebezpieczeństwo, grzechu, przez ich powodu może Pana ponieść Boga. Szkodę na duszy lub ciele, tracąc nawet zdrowie Pana i Boga. Rozsądek. Powinien nie ma żadnej młodzieży, stare dziady w nic nie wierzą. Że nie jest posłuszny spowiednikowi. Niż dlatego, że nie umie ich dostatecznie zwalczyć. Podsumowując wszystko, co zostało powiedziane w tym rozdziale, oto na czym polega całe nasze zbawienie i doskonałość. Wyrzeczenie się dlaczego mówi się dziad, bo zły. Dlaczego mówi się baba, bo zła. No dlaczego? Dlatego. I to nie jest jakieś złośliwe czy coś. Jak ktoś zły, to się tak mówi. No i w sumie tu nie chodzi też o wiek. Także ani młodzież, ani srodzież krótko się teraz żyje i tu nic na to nie poradzimy. Sami tak chcieli. Palą papierosy, są nerwówki różne. Niestety. Są nerwówki niepotrzebne, no po co to wszystko było? Jan Józef Gasprz. Jest godzina 18. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Chcemy, rozważając tajemnicę wcielenia Syna Bożego, modlić się o pokój na świecie, za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka w jego intencjach i za naszą Ojczyznę. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i posłała z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I rak nie postraszy, jak to jest zły, to... Dlatego mówię, że dziad to jest zły. Ja cały czas o tym Mareczku mówię. Jak ktoś jest zły, to i rak nie postraszy. Chciwy, pazerny do końca. Ja mówię, słuchaj, ty wcale nie jesteś Żydem, bo żebyś ty był Żydem, to byś ty się umiał ze mną dogadać na takiej zasadzie, że jeżeli na przykład ja mam bon na 200 zł, a ty się nie umiesz dorzucić tutaj 50, 60, czy ileś tam, jeżeli ja ci dam bon na 200 zł, to gdybyś ty był Żydem, to byś ty myślał, a ty nic, a ty uparty potrafi się nie odzywać, bo wiesz, bo się zaparł. Potem mówi, że jakieś zaproszenie ma na ten, na, do teatru, a potem bankiet, a potem się nie odzywa, no bo wiesz, ten czerwony telefon, to ja wsadziłam do siatki, ten czerwony telefon to wcale się nie odzywał. I ja mówię, słuchajcie, sobie pisz te SMS-y do telefonu czerwonego, który jest w siatce, który się nie odzywa, to znaczy w plecaku. I dopiero potem, ja mówię, a to jeżeli to dzisiaj, czy jutro, no to jak masz coś ciekawego, to ty się odezwie. On już się nie odezwie, bo on jest uparty, że jak ja nie odzwoniłam, no to... Ale on ma zespół Downa. Są to opory. Ja tego kurczaczka, to ja rozumiem, no ale Mareczek, skoro mówi, że jest najmądrzejszy na świecie... Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Ale nie trzymam tego Mareczka. W naszym programie. Musisz... Wiadomości, a po nich obecnie szukać Słowa Bożego. To program, który przygotowuje się tym lżej, tym gorzej. Nie jest tak, że ty będziesz jako ta pluskwa tylko wyciągała krew od ludzi, że ci będą dawać, to są przyjaciele. Nie. Musisz czasem nawet się poświęcić danej osobie. No.
No w imię choćby tej Kryśki, jak ją tutaj ściągnęła za jedną nogę, ta z Biedronki, co na kasie pracowała. Bezczelna baba. Ty ją ratowałaś? No to też za darmo niby też. Tam chciałeś, żeby ona ci mieszkanie przepisała, a ta Kryśka powiedziała, że ty nie przepiszę mieszkania, bo ty jesteś wielka. Ona jeszcze się tam w tym mieszkaniu zmieści, ale ty jesteś wielka, byś się tam nie mogła nigdy zmieścić. I że ona ci tego mieszkania jeszcze nie przepisała. Zobaczmy, co będzie. Wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych zawodów. Dyskusja ta będzie kontynuowana w audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30 w Radiu Maryja. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15, program Westerplatte Młodych oraz 21.30, audycja Czas Wzrastania. Bądźcie razem z nami. Że lat 20 miał mój dziad, gdy słuchał tego radia. No, ale a jak on już przestał że słuchał radia, a jak nie słuchał, to już źle. Opozycja rozpoczęła kolejną batalię, tym razem chodzi o budżet. Budżet na 2017 rok został przegłosowany w wadliwy sposób. Najlepiej będzie, jeśli prezydent Andrzej Duda skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego, mówił dziś szef Platformy Grzegorz Schetyna. Państwo funkcjonujące z wadliwie przyjętym budżetem. Niestety, jesteś tu gościem, musisz słuchać. My nadajemy radio i po prostu musi być. W podobnym tonie wypowiadają się politycy Nowoczesnej i PSL-u. Warszawo, no, nastawimy tutaj prąd. Będzie popieszczenie, że bydło nie dojdzie. Bo one też rozumieją, tu nie podchodzimy, bo tu szpela. Podpisały wniosek do sądu administracyjnego, a także do sądu najwyższego sytuacja, o zbadanie legalności przyjętego budżetu, wchodzi, bo trzeba się sprawa do wiary możliwości, jak ktoś inteligentny się dostosować, jak nie jest inteligentny. Jak ktoś swoje robi cały czas, on nie patrzy i nie słucha, tak jak ten Mareczek, no to samo, to zaczął. Także Oszolwola Park chcieli to samo zrobić, co w Tesco Extra. Dużo galanterii, a galanteria jest droga. Dużo tamtego, a to jest drogi. I nie ma butów, czyli ludziom nie sprzyjają, a w zimę dają trampki, proszę Państwa. Jakieś gówno, no to ja przepraszam bardzo. Czy świat kiedyś zmądrzeje? Chyba raczej nigdy. Świat nie zmądrzeje. Gdy nadaje nasze radio, to KPM. Eurokoncika. Barbie. Baby. Langstrom, można powiedzieć, Extra. Także dzisiaj już po raz drugi tam przez to bemowo całe Oszolwola Park, Tesco Extra, proszę Państwa, Fordwola, to już nie istnieje Fordwola, czyli nie ma, ale totalna opozycja, my już po raz drugi tam kręcimy się dzisiaj, no i co? No coraz gorzej, proszę Państwa, w tej Polsce widocznie ktoś chcą, żeby jacyś obcy ludzie przyjechali i ten Fordwola przejęli, co będzie? Chyba będzie ten supermarket, ale no nie wiem, nie mają widocznie pieniędzy na to, reklamować, rozregulować. Widziałem dzisiaj w internecie mem pokazujący pana prezesa Kaczyńskiego, odnoszącego oczy ku niebu radio z napisem: Boże, prosiłem cię o głupie opozycji, ale chyba trochę przesadziłeś. Otóż nadaje nasze to, co wyczynia PO,
Nowoczesne i nawet PSL, no to jest przegraża granicę głupoty rzeczywiście. Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się 25 stycznia. Niewykluczone, że aby zapobiec możliwości paraliżowania prac parlamentu, będzie konieczna zmiana w regulaminie Sejmu. Dotyczą być, to jest, proszę takich państwa, zmian w regulaminie, które by nie może wyjść, sytuację okupowania nie może się sali pozbyć, czy mównicy obwarowały jakimiś karami poważniejszymi niż te drobne, które w tej chwili można zastosować. Istnieje bowiem ryzyko, że blokada sejmowej mównicy stanie się dla opozycji sposobem do blokowania wszelkich zmian, jakie chce wprowadzić w życie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie wątpliwości co do tego, że budżet został uchwalony zgodnie z prawem, nie miał prezydent Andrzej Duda, który podpisał ustawę budżetową na ten rok, jak informuje kancelaria prezydenta. I kolejny temat. Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Marek Subik nie mogą być uznani za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czytamy we wniosku prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro zaskarżył uchwałę Sejmu z 2010 roku o wyborze tych sędziów. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie ma wątpliwości, że składy orzekające z udziałem sędziów Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika są niezgodne z prawem, a orzeczenia tych składów są wadliwe. Wyboru sędziów dokonano bowiem nie indywidualnie, jak stanowią zasady konstytucji, a zbiorowo. Tym samym uchwała Sejmu wymieniła ich wszystkich trzech, a powinny być trzy oddzielne uchwały oraz trzy oddzielne głosowania, a nie jedno. Błędy są poważne, więc jeżeli Trybunał się pochyli i jednak uzna tą swoją właściwość do rozpatrywania tej sprawy, to ta uchwała zostanie uznana za nieważna. Przyznaje prawnik Piotr Gaglik, prokurator generalny będzie próbował obalić legalnie wybranych sędziów Trybunału, by później próbować udowadniać, że wyroki Trybunału, które mu się nie podobają, również nie mają mocy prawnej, straszy poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. PiS postanowił jeszcze bardziej zaatakować Trybunał Konstytucyjny. Już w tej chwili nie chodzi o to, by mieć tam większość, ale żeby w sposób niekonstytucyjny wyeliminować z Trybunału Konstytucyjnego każdego, kto mógłby mieć inne zdanie niż chce tego prezes Jarosław Kaczyński. PSL mówi o próbie zastraszania sędziów Trybunału. To jest odwrócenie uwagi od sprawy niezwykle ważnej, która miała miejsce od 16 grudnia ubiegłego roku, czyli legalność, wątpliwości co do legalności przyjętego budżetu, a także zastraszenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem taki jest zastraszenie dalej sędziów, proszę pani, cel, zapewne działania pana zastraszenie ministra Ziobry. Wniosek prokuratora generalnego to gestę w stronę opozycji i środowisk prawniczych, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Do tej pory twierdzili oni bowiem, że tylko gdy Trybunał jest w stanie radio, ostatecznie stwierdzić, jaki euro, jest jego skład. Prawo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że ustala go nie Trybunał, ale Parlament odbywa i prezydent. Się zastraszenie sędziów Trybunału autorytetu Trybunału Konstytucyjnego postanowiliśmy, prokurator generalny postanowił, że przychyli się do wniosków opozycji i części środowisk prawniczych i ostatecznie poda tą kontrowersyjną sprawę pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego. Mimo że sam ma inną opinię, ale bardzo ważne jest to, żeby Trybunał Konstytucyjny odbudował swój autorytet, a będziemy w stanie to zrobić tylko wtedy, kiedy większość instytucji w Polsce będzie przekonanych, że skład Trybunału Konstytucyjnego jest zgodny z prawem. Na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince rozpoczyna się polski weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Na belce startowej zobaczymy 68 zawodników z 17 krajów, w tym 12 biało-czerwonych. Po zdominowaniu 65. turnieju czterech skoczni przyszedł czas na kolejne sukcesy w wykonaniu biało-czerwonych. W Wiśle zobaczymy 12 Polaków, w tym Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Macieja Kota. Polscy zawodnicy prezentują bardzo stabilny poziom. Spodziewam się kolejnych sukcesów zarówno w Wiśle, jak i w Zakopanem, przekonuje prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Biorąc pod uwagę naszą publiczność i to, że nasi zawodnicy nawet w poprzednich latach, jak słabiej im szło gdzieś tam za granicą, to w kraju zawsze starali się i skakali dobrze. Biorąc
uwagę to, że mamy drużynę, drużynowy konkurs z Zakopanem w tym pierwszym dniu, w sobotę, no to trzeba się raczej spodziewać sukcesów naszych zawodników. I tego się spodziewam, bo to jest takie oparte na realnych podstawach. Plany skutków i organizatorów może pokrzyżować. Wiatry prognozy nie są optymistyczne. Nie mogą się mieć nawet 15 metrów na sekundę. Skocznia jest dobrze przygotowana, zawodnicy są gotowi, wszystko jest ok. Oby tylko nie było za dużo wiatru. Tylko u nas tak się pokrzyżować plany. Mówi dyrektor reprezentacji Adam Małysz. Mimo bólu w kolanie i karku na dalekie skoki gotowy jest tegoroczny zwycięzca turnieju czterech skoczni Kamil Stoch. Tylko u nas. Minimalnie czuję właśnie w barku i w kolanie, natomiast to wszystko idzie już ku dobremu. Wiadomo, że nie mam czasu, żeby się zregenerować w pełni, czyli nie mam 2 tygodni czy miesiąca, żeby sobie poleżeć w domu i żeby to się wszystko szybciej zagoiło. Po zwycięstwie w turnieju czterech skoczni Kamil Stoch dołączył do grona 5 zawodników, którzy w skokach osiągnęli niemal wszystko. Wcześniej zwyciężył w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Pucharze Świata. Do wygrania pozostają jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach. Pierwszy polski weekend z Pucharem Świata potrwa do niedzieli. Przed nami 2 konkursy indywidualne. Następnie zawodnicy przeniosą się do Zakopanego. Z Wisły dla Informacji Dnia Szymon Kozupa. Teraz przed nami główne wydanie Informacji Dnia o 20:00. Zapraszam. Także widzicie Państwo, same ciekawostki w naszym radiu, takie rodzynki. No i trochę pogody i już śnieg. No tak, oj dobrze. W nocy zachmurzenie. Na swoje zwabienie to trzeba pracować. Okresami śnieg. Temperatura minimalna od -5 do -1. Na wschodnim wybrzeżu do 0 stopni, a w dolinach górskich około -7. Wiatr słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie Polski porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami śnieg. Temperatura maksymalna od -2 stopni do 0. Na północy i północnym wschodzie Polski miejscami 1 stopień na plusie. W rejonach podgórskich od -3 do -1. Wiatr słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie Polski oraz w centrum porywisty, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie rosło. Polska Rodzino Radia Maryja. Od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, widzimy, jak w Polsce narasta fala nienawiści, budzenia nienawiści jeden do drugiego. Niesamowitą rolę odgrywają tutaj media. Zamiast wyciszać, zamiast wprowadzać pokój, rozwijają spiralę nienawiści. Jest jakieś dziwne przeciwstawianie jednych przeciwko drugim. To nie prowadzi do niczego dobrego. A jeszcze bardziej teraz to się potęguje. Polacy zwykle potrafią przebaczać. To jest w naszym duchu. To jest w sercu Polski, Polaków, w sercach naszych. Przebaczyć drugiemu, nie nosić urazy. Potrafiliśmy przebaczyć największym oprawcom. Potrafiliśmy przebaczyć katom, chociażby z II wojny światowej, czy to tym ze wschodu, czy z zachodu. A jakoś dziwnie nie chcą podać ręki jeden drugiemu. Ta niechęć do podania ręki, to nie jest polskie, to nie jest polski duch, to nie jest w naszej mentalności. W tej sytuacji można tylko powiedzieć, nie budźcie dzikiego zwierza, bo raz przebudzony nie cofnie się przed niczym. Nie budźcie dzikiego zwierza, tym dzikim zwierzem jest nienawiść. Ona może doprowadzić do strasznych rzeczy. Obserwujemy, co dzieje się w świecie, do czego prowadzi nienawiść. Obserwowaliśmy to, mówiłem to już kiedyś, chociażby to, co stało się w Jugosławii. Tak ludzie się kształcili, tacy mądrzy, politycy, albo ta Angela Merkel. Ona miała wielkie serce i okazuje się, że tu ma być porządek, a nie serce. Zawsze miłość, przebaczenie, podanie ręki, zatroskanie o to dobro wspólne, którym jest nasza umiłowana ojczyzna. Prosimy o gorącą modlitwę. Bardzo wielu z was jest zaniepokojonych, dochodzi do nas i mówicie nam o tym. Prosimy o modlitwę. Żarliwa modlitwa niebiosa przebija. Prośmy o modlitwę o pojednanie w Polsce. O to, żebyśmy wszyscy byli zatroskani o ojczyznę.
zniesienia nienawiści jeden do drugiego, przeciwstawiania jednego drugiemu. Tak niedawno było Boże Narodzenie, łamanie się opłatkiem. Niech wyda wielkie owoce. Ten opłatek niech wyda wielkie owoce w naszych sercach. Ten, który staje się chlebem dla nas i niesie pokój. Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj, który będzie komentował, tłumaczył nam Słowo Boże w najbliższą niedzielę, jest ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie, księdza doktora, szczęść Boże. Witam, pozdrawiam ojca, szczęść Boże Państwu. I zapraszamy na naszą audycję, rozpoczynamy od Także proszę Państwa, tylko z Radiem Conchita.